Słuchajcie, moi kochani, na samym początku chcę wam podziękować za tak potężną aktywność, tak wspaniałą aktywność pod poprzednim filmem. Nie spodziewałam się totalnie tego. Na tym kanale jest to bodajże chyba rekordowa ilość. Mam nadzieję, że pod tym filmem uda nam się tą ilość pobić. Dodatkowo oczywiście zostawiajcie swoje niki, będziemy robić tutaj losowanie. Jednakże podbijam poprzeczkę wyżej, 50 lajków i wlatuje nowy odcinek, więc jeżeli wbijecie do jutra, do południa, to już jutro o 18 pojawi się kolejny film z jakichś nowości i ciekawostek z serwera. A teraz już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania. Ogólnie naprawdę mało pytań jak na 5 filmów było, więc zebrałam po prostu wszystkie, które się pojawiły i teraz szybko postaram wam się odpowiedzieć. Pierwsze pytanie odnośnie narzędzia, które będzie automatycznie się zmieniać w zależności od wykupanego bloku. Szczerze to nie wiem, czy coś takiego wprowadzimy. W tym momencie czegoś takiego nie ma, ale możliwe, że pojawi się jakaś ankieta, jeżeli coś takiego będziecie chcieli, możecie dawać znać teraz w komentarzu, co o tym sądzicie. Drugie pytanie, odnośnie tego, czy będą beta testy. Szczerze, na ten moment beta testów nie przewidywaliśmy, chcieliśmy bardziej zrobić to na zasadzie takiego, że odkryjemy trochę kart z tego serwera i trochę rzeczy zobaczycie, a całą resztę i taki smaczek zobaczycie dopiero tak naprawdę przy starcie serwera, ze względu na to, że dużo serwerów właśnie w ten sposób też robi. My tutaj naprawdę mnóstwo testów żeśmy przeszli pomiędzy administracją i w środku, więc żadnych błędów nie powinno być, a jeżeli chodzi o ekonomię, to też ciężko cokolwiek jest na takich beta testach ustawić, ze względu na to, że wiadomo, jest to pierwsza edycja, więc my zrobiliśmy to po swojemu, myślę, że najlepiej jak się dało, a wy też jako gracze nie jesteście w stanie do końca stwierdzić, jaki będzie na przykład dokładnie zarobek na czym, jak na przykład będą funkcjonować hopery, jak będą funkcjonować magazyny z biegiem czasu. Myślę, że to, że tak powiem, brzydko wyjdzie w praniu i takie beta testy też patrząc na tą ilość osób, które zazwyczaj wchodzi, to nie wiem, czy to w ogóle nie mija się z celem, ale możecie też dać znać, o co o tym sądzicie, czy takie beta testy uważacie, że powinny odbyć się mimo wszystko, bo ja uważam, że jest to zbędne w tym momencie. Gracze też będą chcieli bardziej wbić na serwer nawet, żeby go zobaczyć, nie wchodząc właśnie wcześniej na beta testy, więc to takie moje skromne zdanie, że nie do końca widzę tutaj jakiekolwiek potrzeby i tak jakby plusy tego, żeby w ogóle beta testy robić, bo na takich beta testach no to wiadomo, że liczba graczy nigdy nie równa się liczbie graczy na starcie. Tu mamy w sumie dwa pytania od tej samej osoby odnośnie tego, czy będą jakieś inne tryby, czy będzie tylko one block. Już wam szybko odpowiadam. Ogólnie skupiamy się w tym momencie na samych skyblockach, więc żadnych innych trybów poza skyblockami nie będzie. Oczywiście teraz w pierwszej kolejności będzie startował one block, później będzie high economy skyblock, jednakże dokładnej daty jeszcze wam nie zdradzę, ale nie skupiamy się już na żadnych survivalach, chest PvP i innych tego typu rzeczach, tylko i wyłącznie fokus skybloki i moim takim głównym zamiarem i rzeczą, którą szczerze, ja osobiście najbardziej czekam na skyblocka hard, więc to tylko tak tylko wam powiem, no ale ten skyblock hard oczywiście też będzie odświeżony na najnowszą wersję i na pewno będzie wznowiony ten projekt, bo był po prostu przekozacki. Jeżeli chodzi o start, to przewidujemy start na ten miesiąc, ale dokładną datę myślę, że poznacie niedługo, bo jeszcze czekam na kilka rzeczy, żeby tutaj móc już tak na 100% powiedzieć wam, kiedy będziemy startować. Ogólnie tutaj mamy kilka pytań od Oliwiera. Jeżeli chodzi o start, to tak jak mówię, myślę, że w tym miesiącu na 100%. Jeżeli chodzi o ilość slotów, no to tego jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, ale celujemy no w kilkaset graczy na pewno. Jeżeli chodzi o to, ile będzie trwała edycja, no to zależy od tego, jak gracze tutaj, jak graczom się spodobają te wszystkie systemy i zależy tak naprawdę od tego, czy gracze będą chcieli grać. Na pewno będą automatyczne eventy i będzie, myślę, że dużo tego organizowanego, coś, co po prostu ludzie uwielbiają. Jeżeli chodzi o arenę z bossami, to uwaga, tak, będzie coś takiego, ale to będzie zaprezentowane w innym odcinku, bo to będzie mega zajebiste, ale no teraz wam coś takiego, tego po prostu nie mogę pokazać. Ale będzie automatyczna mob arena, właśnie będzie na zasadzie takiej, jak to było za dawnych czasów, że macie arenkę z mobami i po prostu są fale mobów, które musicie przetrwać. Będzie to coś tego typu. Tak, słuchajcie, do ostatniego jeszcze pytania, czy będzie można Sylvana zdobyć bez kupowania rangi? Będzie taka możliwość, ale będzie ona połączona z czymś zarąbistym, co pokażę jeszcze w kolejnym odcinku. Jeżeli chodzi o czasowego flya, to myślę, że też damy taką możliwość, ale to też pokażę w jaki sposób właśnie w kolejnym odcinku, w sensie to już jest zrobione, ale muszę wam wytłumaczyć, jak to dokładnie działa. Mam nadzieję, że wam się tutaj odcinek spodobał. Jeżeli tak, no to się bardzo z tego powodu cieszę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeżeli wbijecie 50 lajków. Siema!